Witam na kanale Krychu Gotuje. Dziś pokażę Ci, jak przygotować gulasz wołowy. Przygotowanie tej tradycyjnej polskiej potrawy rozpoczynamy od drobnego pokrojenia mięsa w kostkę. Wołowinę obsypujemy mąką i lekko solimy. Na patelni rozgrzewamy tłuszcz. Gdy będzie dobrze rozgrzany, wtedy dodajemy mięso. Obsmażamy je z każdej strony, tak by powierzchnia się zarumieniła. Pokrojoną cebulę w krążki dodajemy do mięsa, smażymy jeszcze 2 minuty, zmniejszamy moc kuchenki, dolewamy pół szklanki wody, przykrywamy, dusimy powoli do miękkości. Pod koniec duszenia podprawiamy resztą mąki, dodajemy pieprz, liść laurowy oraz ząbek czosnku. Zwiększamy moc kuchenki, czekamy, aż wszystko się zagotuje. Gulasz możemy podać z kaszą, ziemniakami lub makaronem oraz surówką z warzyw. Dziękuję, do następnego gotowania.